Cześć moi drodzy, z tej strony Konanek, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj pokażę wam, jak rozebrać chiński rzutnik Excelvan BL76. Zapraszam. Kupiłem ten rzutnik z dwóch powodów. Pierwszym był fakt, że za telewizor o podobnej wielkości wyświetlanego ekranu musiałbym zapłacić sporo pieniędzy, a drugim to, że zawsze chciałem mieć rzutnik. Ten na papierze wyglądał bardzo dobrze. Tak więc zamówiłem go i już po tygodniu mogłem się nim cieszyć. Niestety używałem go podczas remontu, więc zdążył się mocno zakurzyć, co możecie zauważyć. Tak więc uznałem, że go rozbiorę i wyczyszczę. Drugim powodem, dla którego go rozbieram, jest też fakt, że na ekranie pojawiały się od czasu do czasu przebarwienia i takie zamazania. Tak więc odcinek ten to bardziej rozebranie i wyczyszczenie niż naprawa. Jak widzicie, rzutnik jest dosyć mocno ubrudzony, ale wystarczy zwykła ściereczka, żeby przetrzeć ten pierwszy brud, no i może jakieś sprężone powietrze. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć, że atutem tego rzutnika są dwa porty HDMI, dwa USB, dzięki którym możemy sobie odtwarzać filmy, wpinając samą USB do tego rzutnika, więc ma parę fajnych opcji. Jest też wyjście dźwiękowe, także jeżeli chce się podłączyć głośniki, tak jak ja to zrobiłem, to nie ma żadnego problemu. Przechodząc do otwierania rzutnika, mamy do odkręcenia głęboko osadzone śruby Philips. Jest ich 6. Jak widzicie, są przy każdej nóżce. Ja na początku myślałem, że wystarczy zwykły śrubokręt, ale niestety musi on być długi i cienki, jakkolwiek to brzmi. No i zaraz wam pokażę na zdjęciu cały tył rzutnika, tak żebyście widzieli. Jeszcze pod jedną naklejką gwarancyjną jest 6. Śrubka. No i tak, po odkręceniu śrub możemy postawić rzutnik i podnieść górną pokrywę. Oczywiście niektóre śrubki się wysypią z niego, ponieważ niektóre się trzymają, niektóre po prostu się wysypują bez problemu. Ale pamiętajcie, żeby żadnej z nich nie zgubić, bo się potem przydadzą, jeżeli będziecie chcieli skręcić rzutnik. W każdym razie, można już teraz podnieść górną pokrywę, na której mamy taki jakby panel sterujący z przyciskami. Tylko trzeba uważać, żebyście nie podnieśli jej za wysoko, żebyście po prostu nie wyrwali przewodu, którym jest połączona z płytą główną rzutnika. Ten przewód łączy właśnie ten taki panel sterujący z czujnikiem do pilota. Później, żeby odpiąć płytę główną, trzeba wypiąć wszystkie złącza. Zostawiłem wam ten fragment nagrania w razie, gdyby ktoś miał taki sam rzutnik i chciał wyjąć płytę główną. Dzięki niemu możecie zobaczyć, gdzie są poszczególne wtyczki. Ciekawą rzeczą jest zasilanie wentylatora. Z płyty głównej wychodzą 3 piny, a wtyczka jest dwupinowa. Chińczycy mają pomysły. W każdym razie, żeby wyczyścić lustra, wystarczy włożyć rękę w ten trójkątny otwór i po prostu je wytrzeć. Nie dobierałem się do lampy, bo nie miałem czasu. Jeżeli będziecie chcieli, to zrobię odcinek, w którym rozkręcę ten rzutnik do ostatniej śrubki. Jak widzicie, płyta główna trzymana jest 3 śrubkami Philips. Tutaj możecie zobaczyć, że tak naprawdę nie są one niczym zakryte, tak więc plus dla nas. Tutaj, moi drodzy, możecie zobaczyć, że jedno ze złącz odeszło, eksponując nam 3 piny. Jak możecie zauważyć, te złącza powinny zostać na płycie głównej, z tym, że niestety jedno się wyrwało. I moi drodzy, tutaj po odkręceniu płyty głównej jesteśmy w stanie ją wyjąć, jeszcze tylko musimy się uporać ze złączem, które odpowiada za zasilanie całego rzutnika. Ono jest trzymane tak naprawdę największym złączem pinowym, które dosyć mocno siedzi. Także będziecie musieli uważać, żeby tego po prostu nie wyrwać z tej cienkiej płytki, bo nigdy nie wiadomo, co tutaj jeszcze odejdzie w nieplanowany sposób. Ale jak już to odepniecie, macie płytkę na dłoni i możecie sobie ją obejrzeć, albo jeżeli chcecie, to możecie coś w niej zmienić. Ja na razie się w to nie bawię, mi na razie nie przeszkadza wiele rzeczy w tym rzutniku. Jedynym problemem, który w sumie stanowi dla mnie taki minus, to jest to, że wentylatory się od razu wyłączają w momencie wyłączenia rzutnika, nie pracują trochę dłużej. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć, jak bardzo brudne były te lustra.
One po wytarciu są już troszkę czystsze, a tutaj możecie sobie zobaczyć, jak działa mechanizm do nachylenia obrazu, a drugie pokrętło jest do ogniskowania. Tutaj jeszcze są kolejne śrubki, które trzymają obudowę lampy i jeżeli będziecie chcieli, mogę zrobić odcinek, w którym będę rozkręcał ten rzutnik do praktycznie zera. Tak więc ja rzutnik sobie przeczyściłem, plamy niektóre zostały, myślę, że to już zostało na lampie, także pewnie tak czy siak będę chciał ją rozebrać, ale na razie nie wiem, kiedy to się stanie. To by było tyle na dzisiaj. W przyszłym tygodniu będziecie mogli zobaczyć na moim kanale właściwą naprawę sprzętu z jabłuszkiem w logo, a tymczasem zapraszam Was na Twitcha od 18 i na niedzielny nadzór z CSGO. Dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego razu. Hej!